Trener Akademiczek trochę żałuje, że nie udało się rozegrać starcia o punkty w ostatni weekend. Mecz z Mitechem został bowiem przełożony. Jest to czas, gdzie już chcemy grać, no bo po długim okresie przygotowawczym zawsze jest tęskno do gry o ligowe punkty. Nas to i smuci, i cieszy z tego powodu, że mieliśmy więcej czasu na regenerację i odpoczynek. Dziewczyny miały wolny, więc są głodne gry, chcą grać, więc nie możemy się doczekać sobotniego meczu. To arcyważny mecz dla obu zespołów, bo sąsiadują ze sobą w tabeli. Na szóstej pozycji jest klasyfikowany Team ze Szczecina. Siódme miejsce zajmują wrocławianki. My patrzymy na ten mecz jak na każdy kolejny, bo w każdym chcemy wygrywać. No, patrząc jednak na tabelę, no to musimy piąć się w górę. Przynajmniej tego bardzo chcemy i na to ciężko pracujemy. Dlatego będzie to bardzo ważny mecz. Szczecin rozegrał w tym roku dwa spotkania. Na początek przegrał z Górnikiem Łęczna 2-4, by później pokonać Sztorm Gdańsk 3-0. Mocną stroną przeciwnika są piłki prostopadłe i ich będziemy chcieli unikać. Będziemy chcieli właśnie zagęścić środek pola, żeby przeciwnik grał bokiem, a nie grał środkiem. No i mamy również parę innych pomysłów, o których nie chciałbym tutaj głośno mówić. Zespół AZS-u cieszy się, że wreszcie zagra przed swoją publicznością. Ostatnio o punkty we Wrocławiu walczył jeszcze w 2016 roku. My tutaj lubimy grać, lubimy na naszym boisku grać, tutaj na co dzień trenujemy, tutaj się dobrze czujemy. Dawno nie graliśmy tutaj o ligowe punkty, więc tym bardziej nie możemy się doczekać soboty. Spotkanie AZS Wrocław Olimpia Szczecin w sobotę o 11 na stadionie przy Mianowskiego.